Witam serdecznie. No, oficjalny tutaj mamy skład według telewizji polskiej. Co ja o tym myślę? No, na pewno mój skład bardzo dużo różni się od tego, co jest tutaj. Powiem szczerze, no, Brzęczek ma cojones i to wielkie. No, nie ma Krychowiaka, nie ma Jędrzejczyka. Czyli przypuszczam, że te niestety kontuzje są o wiele, wiele groźniejsze niż nam się wydawało. No cóż, no, Szymański, Linetti, Góralski, no, czyli zaczynamy tak jak z Portugalią, czyli bardziej tutaj zagęszczenie w środku. Myślę, że to jest jakiś pomysł, tylko czy będzie realizowany tak jak z Portugalią? No, oby nie. Oby nie. No więc tak, no. Cóż, no, Szymański, Linetti, Góralski. No, zobaczymy, czy powstrzymają po prostu tutaj Włochów od nadmiaru tutaj podań do swoich napastników, czy odetną ich. No, zobaczymy, znowu nie gramy skrzydłami, więc obawiam się o jedną rzecz, że tych podań do naszych napastników Milika i Lewandowskiego będzie bardzo mało. Zobaczymy. Zieliński, Milik, Lewandowski to jest nasza ofensywa, czyli moim zdaniem nasz selekcjoner stawia na utrzymanie wyniku. Zobaczymy jak to będzie. 0-0 daje nam jeszcze możliwość awansu, przy czym musielibyśmy mieć dobry bilans i słabszy bilans musieliby mieć Włosi. W przypadku 0-0 my jesteśmy wyżej w grupie, natomiast 1-1 też nam jeszcze daje szansę. Natomiast każdy wynik remisowy wyższy od 1-1 i każda przegrana niestety daje nam odpadnięcie całkowicie z rywalizacji. Zobaczymy, czy się to sprawdzi. Natomiast ja życzę Państwu przede wszystkim dobrej rozrywki i mam nadzieję, że będziemy mieli spotkanie udane i wygrane. No nic, no, mamy prawie 20, także zobaczymy, jak się to będzie nam tu działo. No nic, do usłyszenia, do widzenia po meczu.